Sprawdziliśmy składy najpopularniejszych parówek supermarketów. Oglądajcie do końca. Parówki Berlinki. Skład: mięso wieprzowe 71%, woda, sól, białko wieprzowe kolagenowe, skrobia modyfikowana, glukoza, stabilizatory, glutaminian monosodowy, przyprawy, ekstrakty przypraw, askorbinian sodu, azoten sodu. Cena: 4 zł 9 groszy. Parówki Berlinki to jeden z najpopularniejszych tego typu wyrobów. Poza silną reklamą nie ma jednak żadnych powodów, żeby po nie sięgać. W składzie jest zaledwie 71% mięsa, są za to wypełniacze. Zastępują one mięso w parówkach i świadczą o tym, że mamy do czynienia z produktem gorszej kategorii. Azotyn sodu to konserwant, którego w składzie można pominąć. Glukoza w parówkach, glutaminian sodu, tego mogłoby zwyczajnie nie być, gdyby producent po prostu postawił na mięso. Drobimeks drobisiowe. Skład: mięso z kurcząt 84%, woda, białko sojowe, skrobia ziemniaczana, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty, hydrolizat białka sojowego, przeciwutleniacz, kwas askorbinowy, substancja konserwująca, azotyn sodu. Cena: 4,39. Produkt reklamuje się jako parówki dla dzieci. Mały rozmiar, zdrobniała nazwa. A w składzie zdecydowanie szału nie ma. Jest więcej mięsa niż w Berlinkach, jednak wciąż nie sięga to pułapu 90%. Pojawić się za to musiały więc wypełniacze w postaci skrobi, białka sojowego. Poza przyprawami zostały dodane aromaty. Po co? Produkt dla dzieci zdecydowanie nie powinien tak wyglądać. Parówki rodzinne Duda. Skład: mięso mechanicznie oddzielone z kurczaka i indyka 33%, woda, skórki drobiowe 15%, skórki wieprzowe 7%, tłuszcz wieprzowy 5%, skrobia modyfikowana E1420, sól, kasza manna, zawiera gluten, białko wieprzowe, białko sojowe, stabilizatory E451, E450, E262, wzmacniacze smaku E621, E635, substancja żelująca E401, cukier, maltodekstryna, przeciwutleniacz E300, aromaty, ekstrakty przypraw, barwnik E120, substancja konserwująca E250. Cena: 5,79. Po prostu tragedia. Śladowe ilości mięsa i do tego oddzielone mechanicznie, w skrócie są to zmielone najgorszej jakości części wieprzowiny, wołowiny i drobiu. Tłuste, niezdrowe, podłej jakości. Parówki wypchane po brzegi wypełniaczami i konserwantami. Pojawia się nawet kasza manna, byleby było taniej i mniej mięsa. Substancje żelujące, cały wachlarz E. Chyba gorzej się nie dało. Odłóż je na półkę. Sokołów, sokoliki, futbolówki. Skład: mięso 90%, w tym mięso z kurczaka 85% i mięso cielęce 5%. Skrobia ziemniaczana, sól, aromaty, przyprawy, ekstrakty przypraw. Cena: 5,89. Sokołów również wypuścił parówki dla dzieci, tym razem wyszło to bardzo dobrze. Mamy tutaj dość krótki skład i 90% mięsa. Pojawia się skrobia ziemniaczana, ale w zestawieniu z dużą zawartością mięsa nie jest ona zła. Zamiast sztucznych aromatów są po prostu przyprawy. To dobry przykład, jak zrobić jakościowy produkt. Parówki z szynki Tarczyński. Skład: mięso z szynki wieprzowej 95%, skrobia, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty, w tym aromat dymu wędzarniczego, cukier, białko wieprzowe, przeciwutleniacz, askorbinian sodu, substancja konserwująca, azotyn sodu. Cena: 10,49. Tarczyński dołącza do Sokołowa. Stworzyli całkiem niezłe parówki. W składzie jest aż 95% mięsa, pojawiły się aromaty, cukier i konserwanty. Jednak ciężko znaleźć parówki, które będą miały czystą etykietę. Cena jest również przystępna, bo 440 gram kosztuje 10,49. Parówki z szynki Krakus. Skład: mięso wieprzowe z szynki 90%, sól, glukoza, skrobia modyfikowana, stabilizatory, octany sodu, cytryniany sodu, aromaty, przeciwutleniacze, kwas askorbinowy, askorbinian sodu, syrop glukozowy niskocukrzony, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca, azotyn sodu. Cena: 6,79. Znana marka postawiła również na wysoką zawartość mięsa. Lista innych składników jest jednak dłuższa niż u konkurencji. Pojawia się syrop glukozowy w parówkach, skrobia modyfikowana i cała lista stabilizatorów i przeciwutleniaczy. Gdy spojrzymy tylko na zawartość mięsa, to mogłoby się wydawać, że to dobre parówki. Dopiero zagłębienie się dalej pokazuje, że wcale tak dobrze nie jest. Parówki Good Valley. Skład: mięso wieprzowe do wyprodukowania 100 g produktu, zużyto 100 g mięsa wieprzowego, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty, susz z aceroli. Cena: 5,99. Good Valley to stosunkowo nowa firma na rynku w Polsce i nie można przejść koło niej obojętnie, bo to zdecydowanie najlepsze parówki, jakie widzieliśmy. Krótki, prosty skład, którego rozszyfrowanie nie łamie języka i nie wymaga odpalenia Google'a. W składzie jest po prostu przyprawione mięso. Cena też jest przystępna. Warto po nie sięgać. Kraina Wędlin, Biedronka. Skład: mięso wieprzowe z szynki 94%, sól, glukoza, stabilizatory,
cytryniany sodu, oktany sodu, białko wieprzowe kolagenowe, przeciwutleniacz izoaskorbinian sodu, aromaty, ekstrakty przypraw, substancja konserwująca, azotyn sodu. Cena 4,99. Kraina Wendlin to marka własna sieci Biedronka. I chociaż mięsa jest sporo, to sporo jest również zbędnych dodatków. Mają sporo soli, stabilizatorów i konserwantów. Nie jest to najgorszy wybór, bo 94% mięsa z szynki to wysoki wynik. Parówki sokołowskie Sokołów. Skład. Mięso wieprzowe 47%, woda, tłuszcz wieprzowy, mięso oddzielone mechanicznie wieprzowe, skórki wieprzowe, białko sojowe, skorupa modyfikowana, maltodekstryna, sól, przyprawy, aromaty, ekstrakty przypraw, askorbinian sodu, substancje zagęszczające E407, cukier, substancja konserwująca E250. Cena 2,89. Kwintesencja tego, jak parówki nie powinny wyglądać. Skład jest po prostu dramatyczny. Nie kupuj ich pod żadnym pozorem. Szkoda zdrowia, szkoda smaku. Parówki wieprzowe Peacock, Lidl. Skład. 71% mięso wieprzowe, woda, skorupa modyfikowana, sól, izolat białka sojowego, białko wieprzowe kolagenowe, przyprawy, ekstrakty przypraw, glukoza, glutaminian sodu, kwas askorbinowy, trifosforany, oktan sodu, azotyn sody. Cena 2,99. Jedny z gorszych parówek. Glutaminian sodu poprawia smak. Czego tu nie ma? Jest i azotyn sodu, glutaminian, są też trifosforany, jest też nieduża zawartość mięsa. Otóż je na półkę. Parówki z szynki. Mistrz Rochus. Skład. Mięso wieprzowe 100 g mięsa na 100 g produktu, sól, glukoza, przyprawy, ekstrakty przypraw, sól z aceroli. Cena 4,99. Dostępne w netto parówki mają bardzo dobry skład. Wysoka zawartość mięsa, brak konserwantów i ulepszaczy, klarowny i prosty skład, czysta etykieta. Warto postawić na ten produkt. Kraina Wendlin Natura parówki z szynki. Skład. Mięso wieprzowe z szynki, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, glukoza, białko wieprzowe kolagenowe, cukier. Cena 4,56. Seria Natura ma być udoskonaloną linią wędlin w Biedronce. Od razu widać różnicę w składzie. Zgodnie z tym, co deklaruje producent, nie ma fosforanów, konserwantów i barwników. Jest tylko substancja słodząca w dwóch postaciach – glukoza i cukier, co można byłoby z łatwością pominąć. Poza tym całkiem dobry skład i wysoka zawartość mięsa. Parówki Targ Świeżości Carrefour. Skład. Mięso wieprzowe z szynki 96%, sól, regulator kwasowości, cytryniany sodu, ekstrakty przypraw, aromaty, przeciwutleniacz, kwas askorbinowy, przyprawy, skrobia. Cena 6,28. Marka własna sklepu Carrefour wyróżnia się prostym składem z dużą zawartością mięsa. Kwas askorbinowy nie jest szkodliwy, a skrobia jest na ostatnim miejscu. Te parówki również można dorzucić do koszyka. Parówki Sokołów, stówki. Skład. Mięso wieprzowe z szynki, 100 g mięsa na 100 g produktu, sól, białko wieprzowe, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty. Cena 9,29. Parówki stówki z Sokołowa mają dobry skład, nie ma sztucznych dodatków wypełniaczy i konserwantów. 100 g parówek powstało ze 100 g mięsa z szynki, co daje wysoką zawartość mięsa. Jeśli rozglądasz się za parówkami na śniadanie, to te będą się z pewnością nadawały. Parówki z szynki wieprzowej premium Peacock. Skład 94% mięsa, 94% mięsa wieprzowego z szynki, woda, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty, glukoza, cytrynian sodu, askorbinian potasu, azotyn sodu. Cena 5,99. Skład nie jest najgorszy, jednak pojawia się tutaj podobnie glukoza i konserwanty. Parówki Peacock Premium ratują się jednak wysoką zawartością mięsa. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Parówki piratki z szynki Peacock. Skład. Na 100 g produktu przypada 100 g mięsa, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, naturalne aromaty, glukoza, białko wieprzowe, kolagenowe. Cena 4,99. Parówki piratki mają być produktem przeznaczonym dla dzieci. Producent zadbał o to, żeby skład był odpowiedni dla najmniejszych. Nie ma tu wzmacniaczy, fosforanów oraz konserwantów. Wysoka zawartość mięsa sprawia, że piratki to produkt, który można zaserwować dzieciom. Parówki winerki, cielęco wieprzowe, Deluxe, Lidl. Skład 50% mięsa cielęcego, 40% mięsa wieprzowego. Tłuszcz wieprzowy, sól, skorupa ziemniaczana, białka mleka, ekstrakty przypraw, glukoza, naturalne aromaty, cukier, azotyn sodu. Cena 4,99. Producent tym razem trzymał się z nazewnictwa i faktycznie w parówkach znajduje się wysoka zawartość cielęciny. Chociaż nazwa linii Deluxe może sugerować wysoką jakość, to w wyrobie pojawia się nieco niepotrzebnych rzeczy. Skrobia w roli wypełniacza, cukier i azotyn sodu. Nie jest źle, ale zdecydowanie można znaleźć lepsze parówki. Parówki paróweczki wieprzowe z jagnięciną, regionalne szlaki. Skład 80% mięso wieprzowe, 10% mięso jagnięce, woda, glukoza, sól, przyprawy, aromaty, ekstrakty przypraw. Cena 22,90. Parówki te produkowane są na Podhalu i szczycą się etykietą produkt polski. Poza tym, że wysokie miejsce w składzie zajmuje woda, która dodaje objętości i zastępuje mięso, to skład nie jest taki zły.
Jagnięciny jest tylko 10%, a cała zawartość mięsa to 90%. Parówki, głodniaki z szynki i cielęciny. Biedronka. Skład. Na 100 g produktu przypada 90 g mięsa wieprzowego z szynki i 10 g mięsa cielęcego. Sól, ekstrakty przypraw, aromat naturalny, glukoza, sól morska. Cena? 5 zł. Parówki, głodniaki z szynki i cielęciny mają bardzo dobry skład, plus zabrak zagęstników, skrobi, wzmacniaczy smaku, sztucznych aromatów i konserwantów. Mogą mieć jednak sporo soli, pojawia się tutaj dwukrotnie. Skład jednak jest ok i można raz na jakiś czas podać te parówki dzieciom. Parówki Pure, parówki z szynki Peacock Lidl. Skład. 100 g produktu powstało ze 100 g mięsa wieprzowego z szynki, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, naturalne aromaty, glukoza, białko wieprzowe, kolagenowe. Cena? 4,99. Seria Peacock Pure to czarny koń wśród lidlowych parówek. Mają prosty i bardzo dobry skład, bez wzmacniaczy i ulepszaczy. Przejrzysta etykieta sprawia, że jest to produkt, który można wrzucić do koszyka podczas zakupów. Ranking parówek. Gdzie kupić najlepsze parówki? Jak pokazał nasz ranking, najlepsze parówki są z firmy Good Valley, gonią je Futbolówki i Tarczyński. Jak się okazuje, za wysoką ceną nie zawsze idzie dobra jakość, a produkty eko i bio nie są gwarancją dobrego smaku. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzać etykiety. Złote zasady. Parówki powinny mieć minimum 90% mięsa. Prosty i czytelny skład to podstawa. Po ugotowaniu są twardsze od tych parówek gorszej jakości. Dobre parówki nie kosztują 5 zł za kilogram.